Panie i panowie, są ze mną bohaterowie kolejnego pasjonującego pojedynku. Zacznę od gościa. Kasper Kristoffersen, 14-krotny mistrz Danii, były brązowy medalista, mistrzostw Europy drużynowy. Kasper, welcome you in Galeria Echo. How did you enjoy your last year, yesterday game? Oh, it was very nice. It's a nice club and a lot of players. It was a bit confusing and not what we're used to, but I like the attitude from the players. They seem to like the game and it's very nice to see. Powitałem Kaspera w Galerii Echo. Kasper powiedział, że bardzo jest zadowolony ze swojej wczorajszej gry. Bardzo mu się podobało w kieleckim centrum bilardowym, a zobaczymy, co na ten temat do powiedzenia ma Marek Kudlik. Marku, to samo pytanie. Jak oceniasz swoją wczorajszą grę? Znaczy, pierwszy mecz troszeczkę z ostrowskim, troszeczkę zawaliłem, mówiąc kolokwialnie, ale kolejne mecze z kobiecą, była kobieca grupa, zagrałem bardzo dobrze, co myślę, że zaowocuje dzisiaj. Zapytamy teraz Kaspera, co wie o swoim rywalu. Kasper, what do you know about your opponent? Not much. You told me he was world junior champion. It's a very good achievement, but other than that, I know nothing. Okay, so who is going to win? Me. Zapytałem Kaspera, co wie o swoim rywalu. Powiedział, że niezbyt wiele. Dowiedział się przed rozpoczęciem tego pojedynku, że Marek to były mistrz świata. A na pytanie, kto wygra, odpowiedział bez ogródek, że to on będzie zwycięzcą. Marku, czy podzielasz zdanie swojego rywala? Czy to Kasper zagra w kolejnej rundzie? Nie, no cieszę się, że Kasper czuje się bardzo pewny siebie. Może to zlekceważy mnie trochę, więc no zobaczymy. To jest bilard, ja stawiam na siebie. Rozumiem, dziękuję wam panowie. Thank you very much. Please take your seat. Szanowni Państwo, to już walka o rozbicie. Jak wspomniałem, mierzą się naprawdę zawodnicy, którzy na bilardowych arenach Europy i świata osiągnęli bardzo wiele. No dość powiedzieć, zacznijmy od naszego wspaniałego gościa. Kasper to 14-krotny mistrz Danii, w ubiegłym roku 2 złote medale, a więc podzielił się tytułami z Bahramem Lotfim, którego oglądaliśmy w dniu wczorajszym. Między innymi Kasper wygrał odmianę 9 bil, ale 9 to także odmiana, która zapisała się w historii startów Marka Kudlika złotymi zgłoskami. Właśnie w tę odmianę Marek został mistrzem świata. To był bodaj rok 2011. Marek jako junior w ostatnim swoim juniorskim starcie spiął swoje dokonania kapitalną klamrą. Właściwie odszedł niepokonany z rywalizacji juniorów na świecie. W walce o rozbicie okazał się lepszy zawodnik z Danii. Zawodnik z Danii, który jest bardzo pewny siebie przed tym pojedynkiem. Podobnie zresztą jak jego młodszy zdecydowanie rywal. Partia pierwsza rozbija Kristoffersen. Stan pojedynku 0-0. Już widzimy, że Kasper również dysponuje świetnym rozbiciem, takim dobrym, jakie pokazywał wczoraj jego kolega z reprezentacji Danii. Przynajmniej jedna z bil w guzie, dobrze rozproszone te kule. Jest możliwość zaczęcia od wbicia jedynki, a więc niewykluczone, że Kasper od fajerwerków rozpocznie ten mecz. Przypomnę, to jest mecz pierwszej rundy fazy pucharowej. Zwycięzca zagra z Wojciechem Szewczykiem w 1/8 finału. Ten mecz już bezpośrednio po tym starciu. Oj, czy teraz nie... Pechowo chyba zagrywa Kasper Kristoffersen. Na pewno chciał uniknąć zbicia białej z piątką. Ta piątka powędrowała w okolice czwórki i wydaje mi się, że ograniczyła możliwość późniejszego zagrywania różowej kuli do kieszeni narożnej. Na razie jednak jeszcze przed Duńczykiem bila numer 3, a więc ta czerwona, która stoi bardzo blisko środkowej łuzy.
Widzę, że przybywa tutaj widzów, to może pokrótce przypomnę zasady odmiany 9 bil. Na pewno widzieli Państwo, jak rozbijali zawodnicy, a o tym za chwilę, bo teraz świetnym, naprawdę świetnym zagraniem podpisuje się Kasper Kristoffersen. Wracając do myśli, w odmianie 9 bil, bile do rozbicia ustawione są w taki charakterystyczny rąb. Jedyne dwie zasady, które rządzą ustawieniem tego trójkąta, to taka, żeby jedynka była na jego wierzchołku, a dziewiątka w samym środku. Gra polega na tym, że przez cały czas należy atakować bile o najniższym numerze na stole i tak po kolei aż do samej dziewiątki. Nie liczy się to, szanowni Państwo, kto wbije więcej kul, tylko to, kto w sposób uprawniony wbije te bile z żółtym paskiem. Widzieliśmy, w jaki sposób Kasper poradził sobie z żółtą jedynką, z niebieską dwójką, z czerwoną trójką, z różową czwórką. I teraz już poradził sobie także z pomarańczową piątką, przed nim kule w takiej kolejności: zielona, brązowa, czarna i ta z paskiem. Na razie wyśmienicie radzi sobie z tym układem zawodnik z Danii, który już w pierwszym strzale wpędził się w nie lada tarapaty, ale tylko po to, by popisać się efektownym uwolnieniem różowej kuli. To za nami, a przed nami jeszcze trzy strzały, które mogą dać Kasperowi prowadzenie, szanowni Państwo, 1-0. Przypomnę, zawodnicy grają do 7 wygranych partii. 7 wygranych partii rozbijają na zmianę i teraz dość dobry kącik na tej czarnej kuli zostawił sobie Kasper, dość dobry, bowiem z dużą łatwością będzie mógł przenieść ciężar gry w okolice bili numer 9. Oczywiście, jeżeli skutecznie wykona ten strzał, no bardzo pewne zagranie. No, mógłby zagrać ciut lżej zawodnik 14-krotny, podkreślę, to mistrz Dania, więc jak widzą Państwo, mamy tutaj całą śmietankę najlepszych polskich zawodników. Przed chwilą oglądaliśmy Karola Skowerskiego i Wojtka Szewczyka. Teraz na swoją szansę w tym meczu czeka Marek Kudlik, który rozbijać będzie w następnej partii. Jeszcze tylko 3 dni. Jeszcze tylko 2 dni. Jeszcze tylko kilka godzin. 3, 2, 1. I jest środa! A czemu to Was tak cieszy? W środę kupujesz, nagrodę zyskujesz. Zrób zakupy w Galerii Echo za minimum 200 zł i odbierz jedną z 33 podwójnych nagród. Bilety do kina? Wejściówki do MK Bowling. Zaproszenia do Yami, KFC lub Sushi Nigiri. Środa to Twój szczęśliwy dzień w Galerii Echo. Echo odpowiada każdemu. Poczekaj, Marku. Partia druga rozbija Kudlik. Stan pojedynku 1-0 dla Kristoffersena. Siemowidia naszych sędzia tego pojedynku przybliżył Państwu okoliczności, w jakich rozbijać będzie Marek Kudlik. Widzieliśmy, że Marek bardzo dobrze robi użytek ze swojego zasięgu ramion, ze swojego dużego wzrostu. To pomaga wykonywać tak bardzo mocne strzały, jakim popisał się teraz Marek. I teraz Marek ma ogromną szansę na odpowiedzenie partią z kija, na partię z kija w wykonaniu jego zacnego rywala. Również świetnie rozproszone bile, również możliwość zagrywania jedynki do łzy, a więc wymarzone rozbicie w wykonaniu zawodnika klubu LP Metal Fach Sokółka. Zawodnika, który swoją przygodę z bilardem zaczynał w prowincjonalnym Chodowie, w tamtejszym uczniowskim klubie sportowym. Wtedy już dawał oznaki tego, że wyrośnie z niego naprawdę kapitalny zawodnik. Potem, można powiedzieć, taki staż w klubie Pino Dębica, aby ostatecznie znaleźć się w klubie tworzonym przez braci Piekarskich, a także swojego starszego brata Piotra Kudlika. LP Metal Fach Sokółka to jeden z pretendentów do podium w tym roku. Zresztą nazwiska, o których mówiłem, nazwiska zawodników tego klubu pozwalają rozpatrywać klub z północy Polski w gronie faworytów do medali każdego roku. No to nie jest tajemnica, szanowni Państwo. Rywalizacja w pierwszej lidze bilardowej również jest bardzo ciekawa w tym sezonie, tak samo jak walka o zwycięstwo w rankingu głównym. Oczywiście cieszymy się z obecności naszych gości z Danii. Oni niestety nie mają szans, by realnie włączyć się do walki o samochód osobowy, który czeka na zwycięzcę rankingu. Te szanse oczywiście ma Marek Kudlik, który jest w czołówce. Być może pomylę się, ale na pewno nie jest niżej niż na 4. miejscu w wyścigu o samochód. Prowadzi Mariusz Skoneczny przed Piotrem Kudlikiem. Tymczasem Marek po mistrzowsku, jak na byłego mistrza świata, przystał, jak na jednego z najlepszych zawodników w Polsce przystał, radzi sobie z tym układem teraz delikatnie do środka i, szanowni Państwo, już teraz mogę to powiedzieć, oglądamy kapitalny mecz, bezbłędny w wykonaniu obu rywali, mamy 1-1, wielkie brawa.
Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Dzień dobry, prezentowe centrum kryzysowe. W czym mogę pomóc? Pomocy! Potrzebuję pilnie pomocy. Już jutro imieniny ma moja żona. Córka świętuje 18, u teściów złote gody. Komunia u siostrzenicy. I wszyscy oni czekają na prezenty. Jak im to dogodzić? Czas ucieka, ja dalej nic nie mam. Co robić? Co tu robić? Kupić bony upominkowe w Galerii Echo. To przepustka do zakupowego raju i najlepszy pomysł na prezent dla każdego. To moda, buty, książki i zabawki. Gwarantuję, że wszyscy będą zadowoleni. Bo Echo odpowiada każdemu. Dziękuję, jestem wybawiony. Kupując bony, wspierasz schronisko dla kobiet ofiar przemocy w Kielcach. Partia trzecia rozbija Christoffersen. Stan pojedynku 1-1. Tak jak słyszeliśmy, szanowni państwo, to już trzecia partia tego porywającego widowiska. Oby zawodnicy utrzymali tę skuteczność, którą popisywali się w pierwszych dwóch rozbiciach. Wiele na to wskazuje, świetne kolejne rozbicie, trzy kule z rozbicia w wykonaniu zawodnika z Danii. I co prawda nie jest ten strzał na jedynce wymarzony na początek podejścia, ale myślę, że wielu zawodników właśnie takie rozpoczęcie układu w odmianę 9 bil brałoby w ciemno. Ja tutaj widzę, że przybywa coraz więcej widzów, to nas bardzo cieszy. Na pewno dzisiaj przeprowadzimy kilka konkursów, w których do rozdania będziemy mieli gadżety TV Sports, a także karnety na darmową grę w Kieleckim Centrum Bilardowym. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie już teraz do udziału w tych zabawach. Tak jak wspominałem o zasadach odmiany 9 bil, trzeba zacząć od bili, która aktualnie posiada najniższy numer na stole. No w tym przypadku jest to bila numer 1, potem ta niebieska dwójka, trójki, czwórki i piątki nie mamy już na stole, a to ze względu na to piorunujące rozbicie Kaspera, który aż trzy kule posłał w jednym strzale do łóz. No i zobaczymy, jak poradzi sobie z pozycjonowaniem z jedynki na dwójkę, bo to naprawdę wymaga nie lada umiejętności. Nisko przykłada kij zawodnik z Danii, a więc możemy spodziewać się dość intensywnej dolnej rotacji. Ależ kapitalnie to zagrywa Kasper Christiansen. Wielkie brawa, szanowni państwo. Naprawdę na takim dystansie, z taką precyzją, proszę zobaczyć, no lepszej pozycji do niebieskiej kuli chyba trudno byłoby sobie wyobrazić. Zakładam, że ktokolwiek z państwa poproszony o ustawienie białą ręką właśnie po to, by wbić niebieską właśnie w tym miejscu, gdzie posłał bilę Kasper, ustawiłby tę kulę, o której wspomniałem. Teraz dwójka, szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. Tak powinien wyglądać plan 14-krotnego, co podkreślam, mistrza Danii w tym pojedynku. O i teraz chyba troszeczkę taki niewdzięczny ten kącik na szóstce, troszeczkę będzie się jeszcze musiał napracować w tym układzie Kasper, żeby teraz pozycjonować na kulę brązową. Znowu bardzo miękka, bardzo czysta dolna rotacja i po raz kolejny radzi sobie wybornie Kasper Christiansen, chociaż Christoffersen oczywiście, przepraszam, chociaż idę o zakład, że gdyby zagrał nieco lżej, byłby bardziej zadowolony, ale to jest zawodnik, dla którego nawet taka sytuacja nie powinna być straszną. Tym razem delikatnie, ale znów niezmiennie precyzyjnie. Jeszcze dwa strzały. Już jest na bili numer 9 Duńczyk. A więc, szanowni państwo, oglądamy bezbłędny mecz w wykonaniu obu zawodników. I jak znam Marka Kudlika, znam go dość dobrze, to zrobi wszystko, by te tendencje podtrzymać. Zapraszamy na kolejną partię. Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. 8 nowoczesnych stołów bilardowych. Gwarancja świetnej zabawy w miłym towarzystwie. Naucz się gry, graj i wygrywaj! Kieleckie Centrum Bilardowe. Plac Mniuszki w budynku KCK. Przeżyj to z nami! Partia czwarta rozwija Kudlik. Stan pojedynku 2-1 dla Christoffersena. Szanowni państwo, jako się rzekło, jesteśmy już w czwartej partii. No i teraz nie najczyściej trafił Marek Kudlik. Ostatecznie pozostanie przy stole, bowiem udało mu się przynajmniej jedną bilę posłać się do łzy po tym rozbiciu. Niemniej jednak tutaj będzie bardzo ciężko jakieś
szablonowo jakieś proste rozwiązanie, które zagwarantowałoby Markowi dłuższą wizytę przy stole. Przypomnę, musi Marek zagrać w bile o najniższym numerze na stole, jest to bila żółta, jest to jedynka i widzą Państwo, w jak niedogodnej pozycji znajduje się ta kula. Nie ma tutaj mowy o bezpośrednim wbijaniu, a żebyśmy nawet chcieli zobaczyć w wykonaniu Marka efektowny dubel, no to na drodze do tego właśnie zagrania stoi szóstka, która ogranicza możliwość takiego zagrania jedynki, by po kontakcie z bandą żółta kula wpadła do kieszeni środkowej. Już widzę, że Marek zdaje się sprawdzać jakiś wariant defensywny, jakąś odstawną, jakieś takie zagranie, po którym żadna z kul do łzy nie wpadnie, ale podejdzie do stołu zawodnik z Danii tylko po to, by, no mówiąc kolokwialnie, podrapać się w głowę nad sposobem rozwiązania trudnej sytuacji. Czy udaje się schować białą za siódemką? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że Marek popisał się kapitalnym zagraniem, popisał się ogromną precyzją. Szanowni Państwo, no, wystarczy naprawdę niewielkie doświadczenie bilardowe, by wiedzieć, że ten wspaniały sport nie polega tylko i wyłącznie na wbijaniu kul do łóz. Tutaj naprawdę trzeba mieć wyobraźnię, by popisywać się takimi zagraniami, jakie zaprezentował nam teraz Marek Kudlik. Widzę, że Kasper sięga po coś do swojego pokrowca na kije. Za chwilę zobaczymy zatem skok. No ale szanowni Państwo, na tak efektowne zagranie, jakim popisał się Marek, można odpowiedzieć tylko zagraniem o równej urodzie, a więc skok będzie tutaj idealnym rozwiązaniem. Było tutaj blisko wbicia, ostatecznie obyło się bez faulu, ale jedynka wciąż pozostaje na stole, więc szansa przed Markiem Kudlikiem. No szczęście dopisało zawodnikowi z Danii, bowiem biała zatrzymała się w bardzo niewygodnym dla Marka miejscu. Marek będzie musiał, zdaje się, uderzać z nadbili numer 9, a to ogranicza możliwość nadawania rotacji. Jest, jak widzimy, wysoki mostek. I minimalny błąd, no tak to się, szanowni Państwo, kończy, jeżeli właśnie trzeba grać z podniesionego kija, mając do dyspozycji stosunkowo ograniczoną przestrzeń łzy, do której chce się wbić bilet, to właśnie takie minimalne błędy są bardzo brutalnie karane przez obiektywnie przygotowany stół. No i teraz zobaczymy, jak właśnie z trudnym strzałem, bo znowu trzeba będzie zagrywać z nadbili, poradzi sobie Kasper Kristoffersen. Oj, ma pewne wątpliwości zawodnik z Danii, jak poradzić sobie z tą sytuacją. No, na pewno nie jest to nic łatwego. Nie decydował się nawet na wbicie, chciał schować białą za dwójkę. Ostatecznie chowa tę białą, ale w kieszeni, a więc popełnia faul i znowu jednak szczęście dopisuje zawodnikowi z Danii. Proszę bowiem zwrócić uwagę, gdzie znalazła się jedynka, bardzo blisko tej czwórki. Kto jak kto, no Marek powinien sobie w zupełności poradzić z tym strzałem, ale no nie jest to wymarzona sytuacja, tam jest bardzo mało miejsca, zdecydowanie mniej niż można by sobie życzyć, jeżeli nie ma się tak fenomenalnych umiejętności, jakie posiada zawodnik klubu LP Metal Faxo Kółka. No i właściwie w tej sytuacji wszystko, co już trudne w tej partii, wydaje się być za Markiem Kudlikiem. Teraz będzie korzystał z tego dobrego rozproszenia kul. No nie wyobrażam sobie tutaj jakiegokolwiek błędu Marka. Jest już na bili numer 3, a więc teraz będzie wbijał kulę czerwoną, po niej będzie starał się wbijać kulę różową, dalej zieloną, brązową, czarną i tę z paskiem. Tę z paskiem, która ma w zamyśle Marka, to jest na pewno jego plan na najbliższe kilkadziesiąt sekund, dać remis w tym pojedynku. Przypomnijmy bowiem, zawodnik z Danii po bezbłędnej grze, po dwóch partiach z kija, a więc w takich rozwiązaniach, po których rozbijał i nie dopuścił rywala do stołu, prowadzi 2-1. Marek też popisał się partią z kija w swoim pierwszym rozbiciu, to natomiast rozbicie nie było najlepsze w jego wykonaniu, ale nic to, jeżeli uda się nawet z tej niekorzystnej sytuacji zrobić punkt. Tutaj słyszeliście Państwo takie charakterystyczne
pstryknięcia to wyraz ustny od Edwarda Janaszka dla zagrania Marka Kudlika. Tak jest, bowiem bilardziści z doświadczeniem nagradzają dobre zagrania swoich kolegów właśnie poprzez pstrykanie. Państwa jednak zachęcamy do tradycyjnych braw, o ile uznają Państwo, że zagranie, które obserwujemy, jest właśnie godne aplauzu. Tymczasem Marek już wybornie radzi sobie z tym układem, już tylko dwie kule przed nim. Oj, czy nie za lekko, panie Marku? Kręci Marek głową, a więc wszystko poszło po jego myśli. To nas cieszy, bo to zwiastuje tylko tym większe emocje w tym pojedynku. Jest wykorzystanie górnej bandy, jest świetne wbicie, jest genialna pozycja do bili numer 9, szanowni państwo. I wielkie brawa dla Marka Kudlika, radzi sobie świetnie. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Partia piąta rozbija Christoffersen. Stan pojedynku 2-2. Tak jest, szanowni państwo, 2-2 w meczu na stole telewizyjnym, ale to nie jedyny stół, jaki przygotowaliśmy dla państwa w Galerii Echo. Zapraszamy także na ten nieco mniejszy stół, który znajduje się pod opieką pana Edwarda Janaszka. Tam można poznać tajniki gry w bilard, nauczyć się podstaw i zakochać się w tej dyscyplinie, bo jeżeli ktoś miałby państwu przedstawić ją w jak najlepszym świetle, to tylko pan Edward. Także serdecznie zapraszam, a tymczasem kolejnym kapitalnym rozbiciem popisuje się Kasper Christoffersen. Na pewno pozostanie przy stole, bo przynajmniej jedna z bil wpadła do łzy po tym mocnym strzale. No i tak posiłkując się wnikliwą wiedzą bilardową, można stwierdzić, że dość szczęśliwie, ale ma rewelacyjną pozycję na początek tego układu do bili numer 1. Samo wbicie jedynki tej żółtej kuli to na pewno bułka z masłem dla zawodnika o takich sukcesach, o takim doświadczeniu, jakie przywiózł tutaj do nas, do Kielce, z Danii Kasper. Natomiast kluczowe pytanie, co dalej, co z dwójką, to jest ta niebieska kula. Widzą państwo, jak niewiele miejsca jest obok niebieskiej kuli. Jeżeli uda się Kasperowi wypozycjonować na dwójkę, by ją wbijać w sposób satysfakcjonujący, czyli mniej więcej tak jak teraz, naprawdę świetne zagranie, lepiej się tego chyba nie dało zrobić. No jeżeli poradzi sobie z tą niebieską kulą Kasper, to wszystko co złe w tym układzie będzie już za nim, to wtedy już będzie bardzo blisko odzyskania prowadzenia, zdobycia trzeciego punktu po kolejnej bezbłędnej grze. Kluczowy strzał dla losu w tej partii, delikatnie tutaj, ależ błąd, proszę państwa, i szansa dla Marka Kudlika, szansa na przełamanie. Jeżeli uda się młodemu zawodnikowi, rodem z Adamowic, przełamać rywala, a więc wykorzystać jego rozbicie, to potem on będzie rozbijał, potem będzie mógł już zacząć budować tę przewagę. Oczywiście jesteśmy tu wszyscy, by kibicować jak najlepszym zagraniom, jak największym emocjom, no ale chyba nikt nie obrazi się, jeżeli to Marek Kudlik pozostanie w grze na dłużej. Jest bardzo świetnie zagrana technicznie, dolna rotacja, kapitalnie naprawdę wydaje się taki strzał bardzo prosty, ale jeżeli ktoś zna się na bilardzie, to naprawdę potrafi docenić właśnie tak miękką grę. Jest świetna pozycja do piątki, lepiej tego Marek zagrać nie mógł. Kolejne delikatne zagranie. Teraz co przed Markiem? Przed Markiem zielona szóstka, brązowa siódemka, czarna ósemka i tutaj ten potencjalnie największy, choć i tak nieduży problem dla zawodnika klubu LP Metal Fax Sokółka, więc przeniesienie potem z brązowej na czarną ciężaru gry, to jednak za chwilę. Proszę zobaczyć, Marek świadomie zostawia sobie taki większy kącik, gdyby tylko chciał, wyszedłby na wprost tej brązowej kuli, ale woli mieć jakiś kącik, żeby wykorzystując bandę przenieść białą właśnie w okolice czarnej bili. Na tym polega, szanowni państwo, gra w bilard na wbijaniu, ale także na pozycjonowaniu. To jest właśnie sól tej gry. Teraz dolna rotacja. Jest idealna, to jest, proszę państwa, ze wszechmiar doskonała pozycja do wbijania bili numer 8.
jeszcze tylko dwa strzały i stanie się to, co tak pobieżnie przedstawiłem, a więc Marek Kudlik przełamie rywala, wykorzystując jego rozbicie. Teraz takie fajerwerki na koniec tej partii, taka mocna dolna rotacja, ale proszę zobaczyć, jak biegle korzysta właśnie z tego narzędzia Marek. Jest pewny strzał, 3-2, następną partię otworzy Marek Kudlik. Partia szósta, rozbija Marek Kudlik. Stan pojedynku 3-2 dla Marka Kudlika. 3-2, szanowni państwo, o tym właśnie poinformował nas sędzia Ziemowit Janaszek. I teraz proszę zwrócić uwagę na pewną zasadniczą sytuację. Kasper Kristoffersen popełnił zaledwie jeden minimalny błąd na wbiciu, a niewykluczone, że konsekwencją tego jednego, jedynego błędu będzie to, że za chwilę będzie przegrywał dwoma punktami. Żeby tak się stało, teraz Marek musi się popisać bezbłędną grą, chociaż o to będzie trudno, bo jak widzimy, nie ma tutaj możliwości bezpośredniego zagrania żółtej kuli do łzy. Przeszkadza piątka, przeszkadza ósemka, no ale Marek ma tutaj naprawdę cały wachlarz możliwości, może szukać gry defensywnej, czyli takiego rozprowadzenia żółtej i białej kuli, by Kasper był bliski sfaulowania. Może też zagrać kombinację jedynki z piątką, chociaż to dość brawurowy wariant, ale znam tego zawodnika, szanowni państwo, i wiem, że on na pewno ma jeszcze przynajmniej kilka więcej pomysłów na rozwiązanie tej sytuacji niż te, o których ja mówiłem. Jednak kombinacja, wielkie brawa za ten strzał, szanowni państwo, wziął ciężar tej partii na siebie Marek. On to jest jasny sygnał dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla Kaspera, że tutaj nie będzie taryfy ulgowej. Ale co teraz, jakiś problem? Oj, chyba dość niefortunnie stanęły te kule. Wydaje się, że ósemka odcina możliwość zagrywania jedynki do narożnej kieszeni, a to jest problem. Właśnie czegoś takiego chciał uniknąć Marek. Marek chciał tą świetną kombinacją, którą się popisać, otworzyć sobie szansę na wbijanie żółtej kuli. Ostatecznie no, można powiedzieć, że tym swoim fenomenalnym strzałem odniósł połowiczny sukces, bowiem pozostanie przy stole, ale nie ma tutaj mowy o tym, ażeby wbijać bezpośrednio bilę numer 1. Jednak już jakiś pomysł zaświtał w głowie tego młodego zawodnika. Proszę bardzo, szanowni państwo, kolejny popis precyzji Marka Kudlika. Tak udało się rozprowadzić jedynkę i białą, że pomiędzy nimi znalazła się bila czarna. I nawet jeżeli zawodnik z Danii ma szansę na bezpośredni dostęp do żółtej kuli, to widzi jej tak mało, że żadnego praktycznego użytku z tego zrobić się nie da. Idę o zakład, że będzie szukał gry o bandy bądź skoku. Chociaż właśnie chyba po kij do skoków wybiera się teraz Kasper. Tak jest. Zobaczymy, jaką intencję będzie miał Kasper. Oczywiście no,
Warunek numer jeden to nie sfaulować, a co dalej? Czy będzie szukał po tym skoku gry odstawnej, czy być może jakiegoś dubla? To była próba dubla i jak to się skończy? Skończy się, szanowni państwo, szczęśliwie, bowiem udało się tak rozprowadzić bilę, że mimo iż Kasper nie wbił jedynki, no to raczej Marek też nie będzie miał szans na jej wbicie. A więc zawodnicy dowodzą swojej wszechstronności. Na początku tego pojedynku widzieliśmy popis kapitalnej, wręcz brawurowej gry ofensywnej. Teraz naprawdę najwyższej próby gra defensywna, gra taktyczna. Czyli mamy w tym meczu już teraz, chociaż to jest dopiero jego początek, no tak można powiedzieć, mamy już teraz wszystko, co w bilardzie najważniejsze. Popis kapitalnych zdolności technicznych, ofensywnego usposobienia, a także gry taktycznej na absolutnie najwyższym europejskim poziomie. To zdaje się była taka ambitna próba ze strony Marka, że być może uda się wbić tę dwójkę ostatecznie. Ostatecznie wyszedł świetny set. Marek tutaj przeprasza rywala właśnie takim delikatnym pukaniem końcówką kija w sukno. To nie było jego intencją, no ale na pewno płakać Marek nie będzie z powodu tego, że udało się postawić taki skuteczny save. I teraz Kasper ponad wszelką wątpliwość grać będzie z wykorzystaniem bandy. No nie ma tutaj mowy o skoku, za mało tam miejsca obok jedynki. Ta czwórka stoi za blisko żółtej kuli, by Kasper po raz kolejny sięgnął po ten krótszy kij, którego używał w poprzednim zagraniu. Już wiemy, że będzie to długi strzał. Jest zaliczona. Zapewne Kasper zakładał, że być może uda się jeszcze wbić tę jedynkę. Ostatecznie zostawia swojemu rywalowi najbardziej w tej partii klarowną sytuację na rozpoczęcie układu. Przypomnę, zawodnicy grają do 7 wygranych partii. Tak jak miało to miejsce w pojedynku Karola Skowerskiego i Wojciecha Szewczyka, który mieliśmy przyjemność oglądać wcześniej. Tam lepszy okazał się Szewczyk, wygrywając 7-2, ale naprawdę zaimponował nam wszystkim Karol Skowerski, pojawiając się tutaj w galerii, mimo naprawdę dość poważnych, a przede wszystkim krępujących dolegliwości. Tymczasem Marek jest już na bili numer 2 na tej niebieskiej kuli. To, że będzie ją zagrywał do środka, nie ulega wątpliwości, ale to, nad czym zastanawia się teraz ten 20-letni bilardzista, to w jaki sposób pozycjonować na trójkę. I już znalazł ten sposób. Proszę zobaczyć, jak świetny kąt na czerwonej kuli sobie zostawia. Teraz takim dość energicznym zagraniem nieco poniżej środka bili przeniesie grę właśnie tak, jak to teraz robi Marek, na bilę numer 4, na tą różową. I znowu kolejna wędrówka wzdłuż poziomej osi stołu, a to wszystko po to, by po wbiciu różowej kuli mieć możliwość zagrywania kuli zielonej, a więc tej szóstki. Jest bardzo dobrze, jest tyle kąta, ile można by sobie wyobrazić jako optymalne rozwiązanie. Chociaż nie najwygodniej złożyć się do tego nawet Markowi, który no słynie nie tylko z fenomenalnej gry, ale także ze swojego wzrostu. To bardzo ułatwia, szanowni państwo, grę w bilard, wysoki wzrost. To niweluje, ogranicza konieczność sięgania po ten niewygodny przyrząd, po tak zwaną przedłużkę. Ależ teraz błąd Marka. I niewykluczone, że doczekamy się remisu. Ten kącik na szóstce, o którym mówiłem, że jest niezły, okazał się no niewystarczający. Marek zamiast używać dolnej rotacji, żeby pozycjonować na ósemkę, musiał sięgnąć po rotację górną i to się zemściło. Ale teraz trzy kule dla Kaspera Kristoffersena. Trudno sobie wyobrazić, by zawodnik z Danii pomylił się na tym układzie. Przecież widzieliśmy już naprawdę dużo trudniejsze zagrania w jego wykonaniu. Jedna banda, druga banda. No jest, powiedzmy, zadowalająco, patrząc z perspektywy Duńczyka.
Jeszcze tylko dwie kule. Najpierw ta czarna, do której właśnie teraz składa się Kasper, a potem ta biała z żółtym paskiem. I czy nie za mocno? Oj, na pewno za mocno, szanowni państwo, a więc losy tej partii jeszcze się nie rozstrzygnęły. Oczywiście wbicie dziewiątki leży w granicach możliwości tego świetnego zawodnika z Danii, ale im kąt większy, tym mniej przewidywalne rzeczy mogą dziać się z białą bilą, a jest ryzyko, że biała kula po wbiciu właśnie dziewiątki wpadnie do kieszeni, dlatego zobaczymy, na co zdecyduje się Kasper. Jest wbicie, ależ błąd, szanowni państwo, i idę o zakład, że za chwilę 4-2 prowadzić będzie Marek Kudlik. No ale to właśnie była konsekwencja błędu Kaspera. Widzicie państwo, jak mszczą się najmniejsze błędy. Wielkie brawa, tak jest. Partia siódma rozbija Christoffersen. Stan pojedynku 4-2 dla Marka Kudlika. 4-2, szanowni państwo. Przypominam, gramy do 7 wygranych partii, a więc nieco bliżej tej upragnionej 7 partii Marek Kudlik, ale jak na pewno mieli państwo okazję zauważyć, przy tym poziomie zawodników prowadzenie 2-0 nie znaczy zupełnie nic. Tutaj trzeba do końca wykazywać się koncentracją. Tutaj nie można odpuścić nawet na sekundę. Już teraz kolejne świetne rozbicie Kaspera. Proszę zobaczyć, jak idealną pozycję na początek ma Kasper. Przypomnę, musi zaczynać od bili o najniższym numerze na stole. W tym przypadku jest to ta żółta jedynka. I widzimy, jak korzystnie rozproszyły się te bile. Na dobrą sprawę, lepiej nie mogły się ułożyć dla zawodnika z Danii. Jest dolna rotacja, świetna pozycja do tej niebieskiej kuli, niebieskiej dwójki. Po niej trójka, więc bila czerwona, dalej pomarańczowa, bowiem czwórka, czyli różowa, wpadła z rozbicia. Zielona szóstka, brązowa siódemka, czarna ósemka i ta dziewiątka z paskiem. No oczywiście to, jak te bile będą znikały ze stołu, to kwestia najbliższych kilkudziesięciu sekund, tak mi się wydaje. Póki co trójka, piątka i szóstka, to jest plan na najbliższe trzy zagrania. Ależ teraz kolejny błąd. Przyznam szczerze, że jestem zaskoczony tą pomyłką, ale na pewno nie bardziej zaskoczony niż Kasper. Wszystko wyglądało tutaj bardzo dobrze, a jednak minimalne, powiedzmy sobie, zbyt duże zaufanie dla szerokości łzy sprawiło, że trójka pozostaje na stole i to w całkiem dogodnej pozycji do tego, żeby za chwilę do kieszeni posłał ją Marek Kudlik, znacząco zbliżając się do trzypunktowego prowadzenia w tym meczu, szanowni państwo. Jest świetne zagranie, bardzo pewne tutaj na dużym ryzyku grał Marek. Zagrałby nieco mocniej tą dolną rotację i biała znalazłaby się w kieszeni, a tak jest w bardzo dobrej pozycji do wbijania kuli pomarańczowej. Proszę zobaczyć, szanowni państwo. No na podstawie tego pojedynku, taka mała ciekawostka, możemy określić, jak bardzo wszechstronną dyscypliną jest bilard, jak dostępną dla wszystkich. Kiedy Kasper Christiansen zdobywał swój brązowy medal drużynowych mistrzostw Europy, to był rok 2000, Marek Kudlik dopiero szedł do szkoły podstawowej, a więc jak stwierdzimy, różnica wieku między nimi jest dość duża, a jednak grałem jak równy z równym, a właściwie teraz już ze wskazaniem na Marka. Także, szanowni państwo, wniosek z tego jest oczywisty. W bilard można zaczynać w każdym wieku i liczyć na spore sukcesy, jeżeli wykaże się odpowiednią determinację, odpowiednią metodykę treningu. Tymczasem teraz kluczowy strzał. O, ależ błąd Marka Kudlika, szanowni państwo. No to sobie, to w tej partii mamy taką wymianę uprzejmości. Zawodnicy naprawdę
oddają sobie przysługi, jak nie moglibyśmy się tego spodziewać. No ale teraz taka zdradliwa ta siódemka, ona wisi w kieszeni, wbicie jej to najprostsze chyba, co może być w bilardzie, aczkolwiek można troszeczkę się pomylić i zgubić pozycję do kolejnej kuli. Czy tak jak teraz, czy nie za mocno, czy jest tam dostęp do ósemki? Wydaje się, że tak. Czyli naprawdę wykazał się chirurgiczną wręcz precyzją Kasper Christiansen. Jest już na bili numer 9. No i znowu ta pozycja super idealna nie jest, no ale tym razem chyba nie powinno być pomyłki. I 3 do 4, szanowni państwo, wciąż na prowadzeniu Marek Kudlik. Partia ósma rozbija Marek Kudlik, stan pojedynku 4 do 3 dla Marka Kudlika. Tak jest, szanowni państwo, rozbija Marek Kudlik. Marek okazał się słabszy w walce o rozbicie, to jego rywal otwierał ten mecz, a teraz widzimy jedynka w wuzie i jak z pozycją, ależ pechowo, szanowni państwo, gdyby dwójka, ta niebieska kula wyhamowała nieco wcześniej, Marek miałby wymarzony początek tego układu, bowiem jedynka wpadła z rozbicia. Wracając do mojej myśli, właśnie Kasper rozbijał jako pierwszy, dlatego ilekroć suma punktów na tablicach obu zawodników będzie nieparzysta, wówczas rozbijać będzie Marek Kudlik, tak jak teraz w tej sytuacji. Zawodnicy rozbijają na zmianę. I teraz Marek zastanawia się, jak poradzić sobie z tą dwójką, do której nie ma dostępu. No, oczywiście strzał, który wykona, będzie pierwszym strzałem tuż po rozbiciu, a więc ma prawo zagrać push out. Czyli po prostu sygnalizując takie zagranie sędziemu głównemu, posłać bilę w dowolnie, białą bilę w dowolnie wybrane przez siebie miejsce na stole. Jestem pewien, że właśnie taki wariant sąduje Marek, chociaż. Nie wiem, czy powinniśmy wyciągać wnioski z tego, w jaki sposób Marek wskazuje kijem na kieszeń. Przypomnę tylko, że w odmianie 9 bil nie trzeba zapowiadać, która bila do której łzy wpadnie. Liczy się oczywiście samo wbicie. Jeżeli szczęście dopomoże, no to na korzyść zawodnika, jeżeli tego szczęścia braknie, no to trudno. Oczywiście zawodnicy o takim poziomie, jaki reprezentują Marek i Kasper, a także wszyscy inni, których będziemy tu oglądali, nie liczą na łód szczęścia. Po prostu oni nie muszą zapowiadać, ale wiadomo, w które łzy będą grali poszczególne bilety. Tak jak się rzekło, push out w wykonaniu Marka Kudlika. I teraz Kasper zdecyduje, czy chce spróbować zmierzyć się z tą dwójką, czy też zmierzyć się z nią będzie Marek Kudlik. To jest właśnie taka unikalna sytuacja w odmianie 9 bil, kiedy jeden z zawodników wybiera, który z zawodników biorących udział w pojedynku będzie zagrywał, ale to tylko może nastąpić po zagraniu push out. Jest teraz dostęp do dwójki, jest możliwość zaliczenia niebieskiej kuli, tylko co dalej, szanowni państwo? No samo zagranie dwójki na pewno nie usatysfakcjonuje naszego gościa z Danii, a być może takie zagranie, po którym biała ślizgnie się tylko obok dwójki, wbije siódemkę, czemu nie? To jest możliwe, jednak decyduje się podjąć ten strzał Kasper. Tylko jaka jest jego intencja? No nieodgadnione jest to jeszcze dla nas. Trudno cokolwiek wyczytać na podstawie zachowania zawodnika, przypomnę, 14-krotnego mistrza Danii. A jako ciekawostkę dodam, że najbardziej utytułowanym zawodnikiem w Polsce jest Tomek Kapłan z 13 tytułami mistrza Polski.
już jest jakiś pomysł, już jakąś koncepcję realizuje Kasper. A więc to była próba takiego zagrania, o którym mówiłem, szanowni państwo. Czyli najpierw Kasper zagrał w dwójkę, ale wykreował taki kąt odejścia, po którym miał nadzieję, że biała wpadnie w siódemkę i wbije brązową kulę. To pozwoliłoby Duńczykowi pozostać przy stole oczywiście. Ostatecznie dość szczęśliwie stawia Markowi sejfa, a więc te kule tak się rozeszły, że pomiędzy nimi znalazła się trójka. I teraz zobaczymy Marka wykonującego zagranie typu jump. Zapewniam, że jeżeli mielibyśmy szukać w naszym kraju zawodników, którzy potrafią skakać najlepiej, to na pewno Marek byłby w czołówce. Chociaż wydaje się, że dużo więcej niż samo zaliczenie tej dwójki zrobić się tutaj nie da. Chociaż Marek to taki czarodziej, który naprawdę króliki z kapelusza wyciąga w najmniej spodziewanych momentach i niewykluczone, że takie zagranie przygotował teraz dla siebie przede wszystkim, ale także dla państwa. Zobaczymy. Oj, pechowo, szanowni państwo. No to jest właśnie to ryzyko wykonywania skoku, kiedy zagrywana bila jest blisko bandy. Czasami zdarza się faktycznie, że biała nie wyhamuje na powierzchni sukna i ostatecznie opuszcza stół. To jest faul, a więc to dość szczęśliwe zagranie Kaspera Christoffersena przyniosło mu dość dobry efekt. Ma białą w dowolnym miejscu do swojej dyspozycji, a to jest duże ułatwienie, jeżeli chodzi o początek układu. I ma szansę doprowadzić do remisu. Jest dwójka w uzie, teraz czerwona, czyli ta trójka. No i na pewno nie chciał Kasper, żeby biała znalazła się przy bandzie. Trudno było tego uniknąć. Z tym strzałem też powinien sobie poradzić ten świetnie grający w dniu dzisiejszym, a także siłą rzeczy wczoraj Duńczyk. No, przyznam szczerze, że nie dość wnikliwie analizowałem poczynania grupowe Marka i Kaspera. Ależ błąd, proszę państwa, niespodziewany. Gdzie zatrzyma się biała? No zatrzymuje się ostatecznie na stole, ale to tylko naprawdę jedyna właściwie dobra informacja w tej sytuacji, bowiem Marek ma bardzo łatwą trójkę na początek tego podejścia, które może mu zagwarantować piąty punkt. A wracając do mojej myśli, no Kasper na dzień dobry wczoraj 5-4 pokonał Mieszka Fortuńskiego, a więc zawodnika absolutnego topu rankingu Polski, zawodnika z Wrocławia, który no w sumie jak żaden inny zawodnik w Polsce otwarcie mówi, że jego interesuje tylko samochód osobowy, a więc zwycięstwo w rankingu. I w sumie na tym moja przygoda z analizą poczynań Kaspera się zakończyła. Wiem natomiast, że Marek w swojej grupie zajął chyba drugie miejsce, tam przydarzyła się porażka z Piotrem Ostrowskim, również świetnym zawodnikiem, ale pozostałe zwycięstwa pozwoliły Markowi awansować do fazy, w której oglądamy go teraz. Tymczasem czwórka już w kieszeni, świetnie zagrał po raz kolejny Marek, bardzo miękko, jest na bili numer 5. Teraz taka, zakładam, że taka właśnie miękka, głęboka, dolna rotacja, właśnie tak jak teraz Marek to zrobił, no lepszego sposobu na przeniesienie ciężaru gry na kulę zieloną chyba nie wymyślono. Ja tylko może w dwóch słowach opowiem o formule dzisiejszych zmagań. Dzisiaj oglądamy, szanowni państwo, fazę pucharową. To jest drugi mecz 1:16, gramy bowiem dzisiaj w dzisiejszych zmaganiach bierze udział 32 zawodników. Tutaj prezentujemy wybrane, miejmy nadzieję, że te najciekawsze mecze, reszta pojedynków toczy się w Kieleckim Centrum Bilardowym przy placu Moniuszki 2B, także jeżeli ktoś z Państwa faworytów gra dzisiaj w Kieleckim Centrum, serdecznie tam zapraszamy. I tak jak mówiłem, to jest drugi pojedynek 1:16 finału. W kolejnym meczu zmierzy się Wojciech Szewczyk ze zwycięzcą tego starcia, ale o tym może za chwilę, bowiem 9:5, szanowni państwo, jest bardzo pewnie, jest 5:3. Wielkie brawa dla Marka Kudlika. Dlaczego z matematyki? A dlaczego z UF-u?
Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju, jak polski czy matematyka. Partia dziewiąta rozbija Christoffersen. Stan pojedynku 5-3 dla Marka Kudlika. Tak jest, szanowni państwo, nie myli się sędzia Ziemowit Janaszek. Ja ponowię swoje zaproszenie do zabawy przy tym mniejszym stole bilardowym, stole, który znajduje się pod opieką pana Edwarda Janaszka. Tam naprawdę wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, dlatego gorąco zapraszam, bez względu na wiek państwa. Każda pora jest dobra, by zacząć przygodę z bilardem. Tymczasem kolejne kapitalne rozbicie Christoffersena i proszę zobaczyć, jakże regularne są te jego strzały. Zawsze jedna bila w lewej narożnej kieszeni, zawsze biała gdzieś wzdłuż tej środkowej osi stołu i zawsze jedynka do kontynuacji. Naprawdę imponuje mi w elemencie rozbicia nasz wspaniały gość z Danii. Pytanie tylko, jaki użytek zrobi z tego układu, który sobie wykreował. Co tu może być jego trudnością? Na pewno nie jedynka, raczej nie dwójka. Myślę, że z całą pewnością nie trójka. Teraz wystarczy chyba tylko precyzja i koncentracja. I to one dadzą Kasperowi kontaktowy punkt, punkt numer 4. Oczywiście widzieliśmy już niespodziewane błędy w wykonaniu tego świetnego zawodnika. Ale on wie, on jest bardzo doświadczonym graczem, on wie, że takie błędy musi wyeliminować, jeżeli chce nawiązać walkę z Markiem Kudlikiem. Jasne. Jak masz na imię? Potem już mój dziadek, już pójdę. Mamy tutaj problemy, to już za nami, skupmy się zatem nad wypadkami na stole. Kasper nie popisał się, jeżeli chodzi o to zagranie w jedynkę. Przyznam szczerze, że mnie to umknęło. Państwo na pewno widzieli doskonale, co poszło nie tak. I teraz znowu będzie skakał, teraz znowu kij do skoku w jego dłoni. Wczoraj, przypomnę, oglądaliśmy na stole tutaj w galerii jego rodaka Bahrama Lotfiego. I Bahram w końcówce pojedynku miał bardzo podobny strzał, tyle że popisał się naprawdę fenomenalnym, skutecznym wbiciem. Czy w jego ślady pójdzie Kasper? Kapitalnie zagrywa Kasper Christoffersen. Coś poszło nie tak? Czyżby biała przykleiła się do czarnej? No i właśnie chyba to sprawdza zawodnik z Danii. Przypomnę, z ubiegłego roku dwukrotny mistrz Danii. A patrząc po jego sukcesach właśnie w roku 2012 na tym polu, to najlepiej grający Duńczyk w odmianę 9 bil, szanowni państwo, a więc nie byle jaki rywal. Tutaj mierzy się z Markiem Kudlikiem. Marek tytuł mistrza Polski seniorów w dziewiątkę jeszcze nie ma, ale to kwestia czasu. O ile się nie mylę, to Marek jest wicemistrzem Polski już mężczyzn sprzed 2 lat, a także dwukrotnie brązowym medalistą z ubiegłego roku. Na pewno co najmniej 3 medale Marek ma już na swoim koncie w rywalizacji z dorosłymi, chociaż ledwie 2 lata temu skończył karierę juniorską. 5 medali, tutaj Marek mi daje znak, dziękuję ci Marku. No, 5 medali, szanowni państwo, chociaż tak jak mówię, Marek 2 lata temu przestał być juniorem. A tymczasem Kasper Christoffersen, oczywiście przepraszam najmocniej, boryka się z trudnościami, jakie napotkał w tym układzie. Teraz chyba będzie próba zagrywania dubla na tej pomarańczowej kuli. A jednak było tam miejsce, by wycinać tę piątkę do środka. I teraz czy nie za lekko? Chyba nie. Chyba jest świetna pozycja do zielonej kuli. Już chyba problemy w tej partii za zawodnikiem z Danii. Jest już na 7, więc jeszcze tylko 3 strzały dzielą go od zniwelowania strat. Czyli tak, brązowa kula, czarna i ta żółta, ta z żółtym paskiem. A przypomnę, że następną partię, bez względu na to, kto wygra w tej, otwierać będzie Marek Kudlik. Jest bardzo pewnie, jest bardzo precyzyjnie, a przede wszystkim bardzo skutecznie. Jest świetna pozycja do przedostatniej bili na stole, a więc bili z numerem 8 tej czarnej kuli. Teraz proste zagranie na stopa, no tego należałoby się spodziewać. Właśnie tak jak teraz to zagrywa Kasper.
I Billa, proszę Państwa, na wynik 4-5. Wielkie brawa. Partia 10 rozbija Marek Kudlik. Stan pojedynku 5-4 dla Marka Kudlika. Szanowni Państwo, być może po tym rozbiciu będziemy wiedzieli, jak blisko zwycięstwa w tym meczu znajdzie się Marek Kudlik. Bardzo mocno, na pewno przynajmniej jedna kula wpadła. Jest chyba szansa na kontynuację na jedynce. No wydaje mi się, że tak. Dość korzystnie rozproszyły się te kule. Ja widzę, że na trybuny przybywa coraz więcej zawodników z Pomorza. Widzę Mateusza Sząszora, Konrada Kleinschmidta, Michała Muklewicza i Patryka Statkiewicza, a więc kwiat naszej juniorskiej rywalizacji. Medaliści Mistrzostw Polski Juniorów tutaj z Kielc z maja tego roku. Witamy panowie. Tymczasem przy stole Marek, tutaj długi strzał na początek. Ta żółta kula jest oczywiście jak najbardziej w granicach możliwości Marka, ale nie jest to strzał łatwy. W sam środek kieszeni bardzo precyzyjnie i teraz czy pechowo, czy skutecznie, szanowni państwo. Wydaje mi się, że bardzo dobrze teraz na niebieską kulę pozycjonuje zawodnik, który tak jak wspominałem, swoją przygodę zaczynał w uczniowskim klubie sportowym Spartan Chodów. Teraz problem, który spędza sen z powiek z Marka, to w jaki sposób wycofać tę białą bilę po wbiciu niebieskiej, by być w optymalnym miejscu do bili różowej, do wbijania tej kuli z numerem 4. Trójka, jak widzimy, zniknęła ze stołu już podczas rozbicia, a więc po dwójce będziemy wbijali czwórkę. Delikatnie. No i Marek świadomie teraz skazał się na taki dłuższy strzał. To mu się wydało rozwiązaniem optymalnym, ale ciężko mu teraz będzie naprawdę to. Jeżeli uda mu się teraz wbić czwórkę i wyprowadzić białą do wbijania piątki, to będziemy mogli mówić naprawdę o kapitalnym zagraniu, dlatego wstrzymajmy może na chwilę oddech. Mocno jedna banda, druga. Ależ niefortunnie tam zapracowało to zderzenie białej z siódemką. Blisko było powodzenia w tym zagraniu, aczkolwiek no pech, szanowni państwo. Marek odciął sobie przypadkowo dostęp do tej pomarańczowej kuli. Kuli, która w tej chwili ma najniższy numer na stole, więc piątki. Teraz będzie musiał, zdaje się, korzystać z zagrania o bandę. A ja widzę, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się działalność pana Edwarda Janaszka. To dobrze, cieszy nas, że przybywa miłośników bilardu wśród najmłodszych, oczywiście nieco starszych również serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad pana Edwarda. Teraz no, nie dziwi mnie to wcale, że tyle zajmuje Markowi Kudlikowi wymyślenie optymalnego sposobu, by poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Oczywiście no, samo zaliczenie piątki, samo takie zagranie białej, żeby uderzyć w piątkę, to nie jest najmniejszy problem dla Marka, ale tu chodzi o to, ależ próba odważna, szanowni państwo, naprawdę, gdyby to się udało. Tymczasem no pechowo, piątka wciąż na stole i to jeszcze bardzo blisko kieszeni. Ma do niej nieograniczony dostęp Kasper Kristoffersen. I niewykluczone, że za chwilę doprowadzi do remisu w tym pojedynku. Delikatnie, no to, że wpadła pomarańczowa kula, dziwić nikogo nie może, bo to strzał, który, szanowni państwo, za który w dniu wczorajszym rozdawaliśmy karnety w konkursie. Wbicie szóstki to też no, chyba najłatwiejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Takie miękkie teraz cofnięcie, żeby jak najbardziej komfortowo można było wbijać bilę brązową.
bowiem taka jest kolejność na trzy najbliższe uderzenia. Brązowa, czarna i ta żółta z paskiem. Przypominam, w dziewiątkę gra się w ten sposób, że pierwszym podstawowym warunkiem jest zagrywanie w bilę, która cały czas posiada najniższy numer na stole. W tym przypadku jest to bila numer 7. Jest już teraz na ósemce Kasper, ale taki no dość niewdzięczna ta pozycja. Biała blisko bandy to nigdy nie jest ułatwienie. Raczej nie będzie mógł tutaj skorzystać z dolnej rotacji, a ta byłaby wskazana, dlatego pewnie pokusi się o mocniejszy strzał. Mocno z wykorzystaniem górnej rotacji bandy. I czy do łzy ta biała wpadnie? Ale szczęście zawodnika z Danii. Jakież emocje, szanowni państwo, ostatecznie no ma dość korzystną tą pozycję do dziewiątki. Niewykluczone, że za chwilę będzie miał prawo odznaczyć piąty punkt na swojej tablicy wyników. Nie mogło stać się inaczej. 5 do 5, szanowni państwo. Partia 11 rozbija Christoffersen. Stan pojedynku 5 do 5. Szanowni państwo, to już kolejna partia. Ziemowidzia Naszek poinformował nas dokładnie, która to już partia w tym pojedynku. I teraz pozwolę sobie zwrócić uwagę na taki drobny szczegół. Mimo iż zawodnicy grają do 7 wygranych partii, czyli na dość długim wydawałoby się dystansie, o tym, który z tych świetnych graczy awansuje do kolejnej rundy, zadecydują maksymalnie 3 rozbicia, czyli w tej sytuacji, kiedy mamy 5 do 5, sprawa wygląda tak, że na dobrą sprawę oni grają do 2 wygranych partii, czyli naprawdę emocje największe z możliwych. Tymczasem kolejnym świetnym rozbiciem popisał się Kasper Christoffersen. Ma znowu możliwość zagrywania jedynki do tej samej kieszeni, od której zawsze zaczyna swoje podejścia. To świadczy tylko o tym, jak świetnie wytrenowany ma element rozbicia, jak regularne jest to narzędzie w jego dłoniach. Jest już na bili numer 3 zawodnik z Danii i teraz ten układ wygląda już bardzo klarownie, bardzo przejrzyście. No co tu dużo mówić, bardzo prosto. Jest już trójka w kieszeni, teraz czas na różową kulę, po niej zielona i brązowa. No pamiętamy wszyscy świetnie, że Marek miał już przełamanego Kaspera, miał już przewagę nad nim, wykorzystał jego błąd w partii, w której rozbijał. A teraz Kasperowi udało się przełamać Marka. I to on jest w uprzywilejowanej pozycji, bowiem, szanowni państwo, w meczu, w którym jeden z zawodników wygrywa tylko jednym punktem, no uprzywilejowany jest zawsze ten, kto rozbijał jako pierwszy, bowiem w decydującej partii to on na pewno też będzie miał rozbicie. Czy dojdzie do partii decydującej, przystanie 6 do 6, trudno mi teraz powiedzieć, ale jeśli tak będzie, to na pewno będzie rozbijał Kasper. Jest kolejne pewne zagranie, ale ciut za mocno, no to nie ulega wątpliwości. Ten kącik, jaki zawodnik z Danii ma na brązowej bili, którą za chwilę wbije do środka, wyrzuca białą kulę w przeciwnym kierunku do tego, w którym życzyłby sobie Kasper. A więc zamiast w kierunku dziewiątki, to w kierunku górnej bandy, czyli to będzie mocniejsze zagranie. Jedna banda, druga. Gdzie też się zatrzyma biała? No zatrzyma się chyba tym razem już w idealnej pozycji, szanowni państwo, a więc bila na 6 do 5. Wielkie brawa za ten układ dla Kaspera Christoffersena.
Partia 12 rozbija Marek Kudlik. Stan pojedynku 6-5 dla Christoffersena. Tak jest, szanowni państwo, mecz wkracza w absolutnie decydującą fazę. Na pewno nie zobaczymy już w tym pojedynku więcej niż dwie partie. Teraz jak wygląda rozbicie Marka? No kolejny raz piekielnie mocno. Zdaje się, że to Marek pozostanie przy stole, bowiem nie widzę bili numer 6, to ona wpadła do kieszeni. No ale dość trudny strzał już na samym początku. Przypomnę, zaczynamy od bili o najniższym numerze na stole, a więc w tym przypadku jest to bila żółta, jedynka, bowiem nie mamy w bilardzie bili numerowanej jako 0, czyli najczęściej zaczynamy właśnie od miany 9 bil od jedynki. Ależ to zagrywa Marek Kudlik, proszę państwa. Naprawdę kapitalne wycięcie i to w takim momencie, kiedy Marek potrzebuje jak wody tego punktu, by pozostać w grze. Właśnie, to jest cały Marek, szanowni państwo. Im gorętsza sytuacja, im większa presja, tym on gra lepiej. To jest jeden z koniecznych warunków, by być takim mistrzem, jakim jest Marek. Teraz już będzie chyba z górki po tym efektownym, piekielnie efektownym strzale w jedynkę. Kolejność na kolejne zagrania to czerwona, różowa, pomarańczowa, brązowa, czarna i ta ostatnia biała z żółtym paskiem. Jest już na różowej, czyli czwórce. Już teraz, o ile tamten strzał był dość długi, to teraz wszystko wydaje się wracać pod absolutną kontrolę Marka Kudlika. Teraz jeżeli Marek nie straci koncentracji, choćby na moment, to ten układ powinien być dla niego bułką z masłem. Jest już na brązowej siódemce, czyli jeszcze tylko trzy kule. Już o krok, proszę państwa, od remisu, a więc wiele wskazuje na to, że wszystko rozstrzygnie się w jednej, ostatniej, decydującej partii, która za chwilę nastąpi, jak tylko Marek wbije tę dziewiątkę. Ależ mecz, szanowni państwo! Ostatnia partia przed nami! Jeszcze tylko 3 dni. Jeszcze tylko 2 dni. Jeszcze tylko kilka godzin. 3, 2, 1 i jest środa! A czemu to was tak cieszy? W środę kupujesz, nagrodę zyskujesz! Zrób zakupy w Galerii Echo za minimum 200 zł i odbierz jedną z 33 podwójnych nagród. Bilety do kina? Wejściówki do MK Bowling. Zaproszenia do Yami, KFC lub Sushi Nigiri. Środa to twój szczęśliwy dzień w Galerii Echo. Echo odpowiada każdemu. Partia decydująca. Rozbija Christoffersen. Szanowni państwo, tak jak to powiedział sędzia Ziemowicz Dianaszek, więcej partii w tym pojedynku, w tym elektryzującym pojedynku już nie zobaczymy. Rozbija Kasper Christoffersen. To jest ten przywilej, który wypracował sobie, wygrywając na samym początku walkę o rozbicie. Jak skorzysta z tego właśnie handicapu w tej ostatniej decydującej partii? Oj, coś się zacięło w tej maszynce. I proszę państwa, zobaczmy, jaka sytuacja. Być może już po pierwszym strzale Marek zapewni sobie awans. Ma szansę bowiem zagrywać kombinację jedynki i dziewiątki. No jeżeli takiego rozstrzygnięcia doczekamy się w tym pasjonującym meczu, to będziemy mieli w nim już absolutnie wszystko, co w bilardzie najlepsze, ale dajmy chwilę skupienia Markowi. Niech wybierze najlepszy wariant.
Ależ zagranie, wielkie brawa za ten mecz dla obu dżentelmenów, a tym większe dla Marka za kapitalnie wykończoną tę końcówkę. Zapraszamy już na kolejny pojedynek. Marek Kudlik versus Wojciech Szewczyk.